Hejka, kochani, witam was w kolejnym vlogu, ale tym razem Las Vegas. Jak widzicie, na razie jesteśmy na parkingu, ale już byliśmy w hotelu i no ogólnie ten hotel to jest cyrk po prostu, dosłownie. On jest zrobiony po prostu jak cyrk wszystko wygląda, a więc już nie przemówię, po prostu pokażę wam wszystkie wstawki, jakie do tej pory zrobiłam, a jest mnóstwo już. Jak po drodze jechaliśmy, było przepięknie, bo jest ciemno, już jest w ogóle 12, ale jestem tak podekscytowana i wszyscy po prostu ten hotel, moglibyśmy zostać tutaj z tydzień i widać sam hotel, bo zobaczcie, jak on wygląda. Teraz na 24 piętro i zobaczymy, czy to będzie fajny widoczek na całe Las Vegas, więc zaraz wam pokażę. Ta-dam! Proszę, i widok na sąsiada okno. Ładnie! Uwaga! Jest! Wow, wysoko jest! Jest ta kula, tak? Gdzie? Jest ta kula? Jaka kula? No ta? Gdzie? No ta kula! Hej kochani, witam was w kolejnym dniu. Dzisiaj jest około godziny 10. Szczerze wam powiem, że około pół godziny zajęło nam wychodzenie z tego hotelu. Właśnie przechodzimy wzdłuż niego. Jest naprawdę ogromny ten cyrk. Zobaczcie, są sobie takie daszki cyrkowe, no hit! Jest bardzo ładny też, śmieszny. Po tej stronie mamy budynki, bo w ogóle jesteśmy w samym centrum. I teraz idziemy najpierw coś zjeść, ale właśnie sobie chodzimy, nie jeździmy autem, bo jesteśmy, no tak jak mówiłam, w centrum i wszystko jest wokół nas. Więc sobie idziemy coś popatrzeć na nogach, coś zjeść i porobić zdjęcia. Kochani, jesteśmy na przodzie naszego hotelu. Zobacz, jaką wygląda. W ogóle mamy wejście z jakiejś innej strony, bo to kilka ogromnych budynków. A tutaj jest przód, więc serio wygląda fajnie. A tutaj tak dookoła jest w ogóle mega ciepło. A tak jak widzieliście po moim ubiorze, jest gorąco. To jest już jakaś pustynia dookoła nas. Dobra, wyszliśmy trochę na górną ulicę i z tej strony kolej mamy lotnisko w ogóle, dlatego cały czas samoloty bardzo, w ogóle bardzo, bardzo nisko latają, a tutaj mamy Ronalda, ale szukamy bardziej jakiegoś tarabaka, bo mam też w hotelu, ale pójdziemy gdzieś tutaj wypić kawę. Pani, w ogóle jeszcze jesteśmy u nas w hotelu i jesteśmy w Starbucku. Jeszcze nie byliśmy z tego hotelu, po prostu tutaj są sklepy, tutaj są miasteczko w hotelu. Jak się wchodzi spokojnie, nie idziemy na to wesołe miasteczko, bo to jest naprawdę gigantyczne, nie jakieś zwykłe atrakcje, tylko się kupuje na cały dzień bilety za 60-70 dolarów. A nie mam na to czasu, bo będziemy zwiedzać Las Vegas i idziemy znowu na Paryż, prawda? Możesz się pokazać teraz. Jesteśmy w Nevadzie, a jedziemy do Paryża na chwilę. Tak, takie jest miasto. Myślę, że kojarzycie, jakaś taka wieża Eiffla, tam jest takie koło, też dużo atrakcji. Więc... fajne sceny, pokaz takich fontanny. Fontanny, właśnie musimy te fontanny zobaczyć. Jakby były w ogóle w nie było takie efekty w ogóle. Byliśmy pod tą kulą, no to w ogóle pod całą kulą byliśmy. Takie masz wrażenie, ogólnie Excele, strasznie. Mi się bardzo... jest całe z daleka. No tak, mi się bardzo to podoba. Myślę, że też zobaczymy jeszcze raz tą kulę, bo będziemy przyjeżdżać, że będzie też bliżej jeszcze ładniej. A my czekamy za kawą. Dobrze zrobię? No. Uwaga, zgadnijcie co, jesteśmy na jedzeniu. To jest po prostu najlepsza rzecz, jaką po prostu kocham nagrywać jedzenie. Mam jeszcze naszego Starbucka, oczywiście moja ulubiona rzecz. To makaronu, bo to na co wygląda. Tutaj macie skrót. A zgadnijcie, gdzie jesteśmy. Nadal jesteśmy w naszym hotelu, jakiś hit. Po prostu obok jest recepcja, więc jemy i zaraz wychodzimy. Próbuję ułożyć te włosy jakoś, ale jest taki silny wiatr, że cały czas mam je do tyłu. Ogólnie jest ciepło, założyłam bluzę, bo serio tak wieje. Ale ogólnie, tak jak mówiłam, rano już tutaj przyszliśmy też do tego miasta, a wieczorem się w ogóle o wiele przyjemniej chodzi. Wszystko jest tak poświetlane, ale wieje. Mam jeszcze żarełko, bo ja sobie wzięłam na wynos i idziemy właśnie na nogach, idziemy, bo tutaj się nie opłaca autem. Chwila. Więc idziemy na nogach, z powrotem wracamy taksówką. Moje włosy, takie ładne loki miałam.
Okej, w ogóle zobaczcie, jak jestem spalona. Byliśmy jeszcze dzisiaj na basenie, nie powiedziałam wam. U nas na fotelu. I jesteśmy teraz zakupać w Forever 21 i kupiłam takie klasyczne, fajne jeansy jasne i bardzo ładnie się tutaj opinają na górze, więc są idealne, że tak powiem. Pokażę mam w domu i właśnie wychodzimy. Co ty patrz? Najpierw sobie taki topik? Aha. Jeszcze jest jakiś sobie Barbie sekcja, w ogóle ogromny jest ten sklep, są takie sekcje porobione właśnie, jakieś makijaże, jakieś później dodatki, bardzo ładnie wszystko porobione. Serio się zjarała, patrzę. Wychodzimy. Pani, dotarliśmy do centrum tego miasta, po prostu klimat Paryżu tutaj jest. Może dlatego, że wybudowali małą wieżę Eiffla, która jest w kolorach Francji. Pisze tam wielki też napis na takiej kuli Francja i tutaj są takie piękne fontanny po tej stronie. Cały czas fontanny. Jesteśmy w ogóle tutaj, jest ogromny złomki. Ruch. Ale to prosto. Uwaga, wow. Jakieś autko. Więc idziemy jeszcze bliżej zobaczyć jakieś fajne miejsce na zdjęcie zrobić przy tym. I tak strasznie gardło boli, głowa. Tyle tłumu i cały dzień chodzenia, ale jest warto, jest pięknie. Widzieliście, zapaliśmy się na pokaz tych fontan. Było naprawdę bardzo ładnie. Już zgasły, więc akurat nam się trafiło, bo to jest tak co jakiś czas. I nadal jesteśmy we Francji. All right, next to him we have the best teacher I know. All the way from... Jesteśmy teraz w ogromnej, jak to się nazywa, to jest młyn, tak? No. Jabelski, no koło, wiecie o co chodzi, to ogromne. I ogólnie jesteśmy sami, nie wiem co się stało, jest taka ogromna kolejka z jednej strony, ale my byliśmy z Łuskiem, z Lelką i pan nas przepuścił na inną stronę i jesteśmy totalnie sami. Wow. Nie, musieliśmy czekać w kolejce. W ostatnim dniu dzisiaj jest niedziela. Mój outfit wygląda tak, pokażę wam. Ta-dam! Tak wyglądamy. W ogóle ta bluzka to jest ogólnie takie ogromne body, jeszcze to ma spodenki. No, jest takie spodenkowe body. Ale jakoś mi się tak nie podobało, więc jeszcze po prostu dołożyłam takie spodenki te czarne, zwykłe. I mam taką torebeczkę, więc spoko jest. Spoko. I zobaczcie, jaką cute opaskę kupiłam sobie w końcu, żeby mi włosy, bo tutaj jak strasznie wiatr wieje. A wygląda też fajnie do tego looku, więc wychodzimy. Hotel już tutaj posprzątane wszystko. Jeszcze zobaczcie nasz piękny widok, cudowny był. Żegnamy się i idziemy jeszcze cały dzień coś pewnie porobić. Tak jest. Pani, więc my już opuściliśmy hotel. A sam zamek, jak widzicie, jest dosyć też popularny, ten taki znak Las Vegas. Po prostu my sobie pójdziemy zrobić te zdjęcia. Jest tu też sporo osób.
jest mega głośno, bo to jest lotnisko i dosłownie samoloty, chwila, gdzieś tu leciał, dopiero startują stąd, więc jest mega, mega głośno. Idziemy teraz robić zdjęcia.